Gotowy? No to jaki będzie wynik Polska-Niemcy? Remis. Wałęsa, bohater czy zdrajca? Zdecydowanie bohater. Słyszałeś o akcji Nie płacę za pałace? Za X to faktycznie zło? Nie wiem, co to jest. Jeszcze raz. A za X to zło, czy nie? Za X? No. Słuchaj, wiesz, żeby się przekonać i urwać te w swojej głowie plotki, rozumiesz, i wszelkie jakieś domysły, postanowiłem popracować w ZX-ie i pracowałem 3,5 roku społecznie. I to, co zauważyłem w ZX-ie, to po prostu odrobinę brak kompetencji, ponieważ to jest stowarzyszenie. Muzycy nie są biznesmenami, ani PR-owcami, ani nikim takim. Nie zauważyłem żadnego innego rodzaju naruszenia w ogóle jakichkolwiek, wiesz, sytuacji, które by mnie... A ja jestem dosyć wrażliwy na takie rzeczy. ZX chciałbym, żeby bardzo długo istniał i żeby działał tak, jak działa, a może trochę lepiej. Aha. Płyta Smolika z Foxem, podoba ci się czy nie? Która płyta? Ta ostatnia, Smolik i Kev Fox. Podoba mi się, chociaż podobała mi się poprzednia bardziej. W skali od 1 do 10, jak duże masz ciśnienie na karierę? Trzy. A czego artysta może nie lubić u swoich fanów? Głupoty. Takiego, wiesz co... Ale to też nie lubić, no właśnie nie wiem, no ludzi kocham po prostu. To w takim układzie kto w zespole Wilki jest najmniej ważny? Nie wiem, nie umiałbym odpowiedzieć, kto jest najmniej ważny. Mogę powiedzieć, że jestem najważniejszy. A kto jest najmądrzejszy? Też nie umiałbym odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć tylko, że ja jestem szefem. A czy marihuana powinna być legalna, czy nie? Ideałem byłoby po prostu zioło dla mądrych ludzi, nie? To taka jakaś ta moja idea. Natomiast wiesz co, myślę, że powinna być na tyle legalna, żeby każdy mógł sobie posadzić parę krzaków wokół swego domu. I to powinno być legalne. Być może sprzedaż, być może wiesz, jakieś inne. To, przecież to mądrzy ludzie mogliby to wymyśleć. A spośród polskich gwiazd, kogo najbardziej podziwiasz? Jest wielu ludzi, których bardzo podziwiam. Tych, którzy odeszli i tych, którzy żyją. Nie wiem, ostatnio pan Woźniak występował na festiwalu w Opolu, gdzie miałem przyjemność przybić piątkę. To wielki zaszczyt w ogóle, człowiek, który wiesz, aranżował piosenki nie, Markowi Grechucie. Z kolei Czesław Niemen pisał mu jakieś teksty, wiesz, jakby to piękna historia w ogóle wspaniałego człowieka, wspaniałego artysty. Trochę ostatnio wycofanego jakby, prawda? Natomiast to też świadczy o klasie człowieka i o jego wewnętrznym pięknie. No na pewno byłby to... No właściwie tych trzech, których wymieniłem, to właściwie bardzo szanuję. Bardzo szanuję lidera zespołu Pod Budą. Bardzo szanuję... Kogo ja jeszcze tak bardzo szanuję? No nie wiem, Kaszmarskiego bardzo szanuję. Wspaniałe teksty i w ogóle takie wbite w tamten czas doskonale w ogóle. Maleńczuka bardzo szanuję. To w takim układzie zdefiniuj. Lecha Janerkę bardziej szanuję jak Maleńczuka. Okej. Okay. Ale Maleńczuk na końcu się łapie tej listy. Pozdrawiamy obu. Zdefiniuj hip-hop. Hip-hop? No ja myślę, że wiesz, no fajna nawijka do fajnego podkładu. Okej, okay. A co byś zrobił, gdybyś był Beatą Szydło? Nie wiem, zapuściłbym brodę. No to chyba tyle, koniec szachmat.